dzisiejszej lekcji opowiem o tym, czym na co dzień zajmuje się level designer. Tak jak mówiliśmy w poprzedniej lekcji, głównym zadaniem level designera jest tworzenie przestrzeni, w której porusza się gracz. Może to być coś tak prostego jak plansza szachowa lub skomplikowany i pełen rzeczy otwarty świat. Nieważne jaki poziom się tworzy, ważnym jest, żeby utrzymać go przejrzystym, czytelnym, przyjemnym do grania i spójnym z resztą gry. Zwykle zaczyna się od tego, co każdy dobry designer powinien zrobić, czyli dokumentacji. Warto jest zawczasu zaplanować swoją pracę, a w przypadku level designu łatwo to zrobić sięgając po dokumentację innych ludzi, głównie game designerów, żeby poznać mechaniki, które w grze występują, oraz koncept artystów, żeby wiedzieć jak całość ma wyglądać. Koncept art to poglądowe, często niedokładne graficzne przedstawienie tego, jak końcowy produkt ma wyglądać. Jest to szczególnie ważne dla level designerów, gdyż od razu wiedzą w jaki styl powinni uderzać. Czy będą tam strzeliste wieże, po których gracz może się wspinać, bądź mroczne moczary, gdzie pokonuje się przeciwników. Im więcej informacji zbierzecie na początku, tym łatwiej i szybciej będzie szła wasza praca. Potem przychodzi czas na fazę whiteboxowania, czyli ustawienie poziomu z prostych sześcianów, żeby mniej więcej wiedzieć, jaki docelowy element gry będzie znajdował się w danym miejscu. Robi się to z dwóch powodów. Pierwszym jest oszczędność czasu, gdyż na szybko można sprawdzić, jakie rzeczy działają w których miejscach, bez konieczności czekania na dział graficzny, który przygotuje potrzebne rzeczy. Drugim powodem jest wspomniany dział graficzny. Stworzenie dobrych modeli do gry zajmuje sporo czasu, a zwykle deadline jest na tyle krótki, że nie można sobie pozwolić na czekanie. Dlatego też level designerzy ustawiają jak najwięcej rzeczy na zastępczych elementach, żeby przetestować jak się będzie grało. To jak będzie to wyglądało przyjdzie zdecydowanie później. Kiedy już ułożymy wszystkie mechaniki, przychodzi największe wyzwanie – optymalizacja. Rzadko się zdarza, że wszystkie elementy od początku do siebie idealnie pasują. Nadchodzi wtedy faza testowania, zmian i popraw błędów. Czasami jakaś platforma jest zbyt daleko, żeby do niej doskoczyć, albo miejsce, z którego pojawiają się przeciwnicy, zbyt naraża gracza na bezpośredni ostrzał. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwości. Jaki gracz będzie miał akurat sprzęt, czy będzie w stanie gdzieś dojść lub doskoczyć, bądź też w drugą stronę, czy może on doskoczyć w miejsce, gdzie nie powinien. Tutaj warto też wspomnieć o tak zwanych softlockach. Są to miejsca, do których gracz może wejść, ale nie może z nich wyjść. Zwykle są one powodowane wykorzystaniem błędów w grze, bądź źle zrobionym level designem. Dajmy na to są 3 stalagmity w waszej jaskini, między które można wskoczyć z jakiegoś wzniesienia. Jednak są na tyle wysokie, że nie da się już między nich wyskoczyć. Gracz wtedy musi wczytywać grę do poprzedniego miejsca zapisu, co zwykle nie wiąże się z pozytywnymi emocjami. Trzeba też zawsze pamiętać o ograniczeniach systemowych. Elementy na planszach zwykle zajmują wiele miejsca systemowego, zwłaszcza jeśli dodatkowo się poruszają lub robią bardziej skomplikowane czynności. Nie może ich być wtedy zbyt dużo, gdyż gra przestanie płynnie chodzić, co zdecydowanie ograniczy przyjemność idącą z grania. Bulletstorm był początkowo planowany jako gra wieloplatformowa, jednak bardzo długi czas powstało tylko na komputery stacjonarne. Kiedy odpalono go na konsoli, okazało się, że gra potrzebuje 4 razy więcej pamięci niż konsola potrafi zapewnić. Zabrano się za usuwanie dekoracji, które zużywały najwięcej zasobów i kiedy w końcu doszło się do momentu, gdy gra działała, okazało się, że zupełnie nie wygląda tak samo. Kiedy w końcu udało wam się zrobić wymarzony poziom, w którym wszystko działa, powkładaliście do niego odpowiednich przeciwników, mechaniki, przeszkody i wszystkie inne rzeczy, które powinny się tam znajdować, przyszedł czas na wypuszczenie go dalej, zwykle do testowania wewnętrznego w waszym zespole. I tutaj też należy się spodziewać krytyki, gdyż każdy gracz jest inny. Każdy inaczej może podejść do danego problemu, nawet jeśli ich droga będzie tą mniej optymalną. To bardzo dobry moment na ulepszenie waszej pracy. Jeśli tworzycie poziom do strzelanki, a ktoś idzie środkiem, gdzie nie ma żadnego miejsca do schowania się, to nie oznacza, że sabotuje projekt. Oznacza to, że może nie widzi miejsc do schowania się, bądź gra źle lub w ogóle nie powiedziała, że jest możliwość chowania się. W Tomb Raider świetnie pokazują takie rzeczy. Jeśli postać może się gdzieś wspiąć, zwykle z krawędzi zwisają kawałki płachty bądź liny lub jest jakkolwiek inaczej oznaczona. Dzięki temu gracz na pierwszy rzut oka wie, jakie akcje może wykonać w danym miejscu. Gdyby tego nie było, gracze biegaliby w kółko, nie wiedząc, że akurat w tym miejscu muszą wcisnąć klawisz skoku, żeby przejść dalej. Wasza gra wyszła, wszystkie poziomy zostały wykonane, co więc dalej? Dalej przychodzi analityka i słuchanie opinii graczy. W końcu to dla nich robiliście całą grę, więc jeśli co któryś raz słyszycie, że któreś miejsce jest zbyt ciężkie, to najpewniej takie jest. Warto pamiętać tutaj o krzywie zainteresowania. Możecie zacząć z wysokim poziomem trudności. Jeśli jednak za szybko go podniesiecie, to gracze zaczną się frustrować. W level designie jest to szczególnie ważne, gdyż to wy tworzycie przestrzenie, po których poruszają się gracze. Jeśli będą zbyt ciasno napakowane lub zbyt długie i nudne, to na was spadnie odpowiedzialność poprawienia ich. Pamiętając jednak o wszystkich poprzednich lekcjach, powinno się obejść bez takich ekstremów. To wszystko jeśli chodzi o dzień z życia level designera. W następnej lekcji opowiem o environmental designie i cechach dobrego environmental designera. Do zobaczenia!